Thank you.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo ładnie zajmujecie miejsce po kolei, dobrze. Mamy pieśni, które będą śpiewane na mszy świętej. O Stworzycie Ludu, przyjdź na rozpoczęcie. Formularz mszy świętej będzie o Duchu Świętym. Tak? A gdzie w ławkach jest pusto, to stamtąd sobie można te teksty wziąć, żebyśmy mieli pod ręką. Można wziąć sobie wtedy te teksty. Tak.
mszę świętą sprawuję z racji rozpoczęcia nauki w szkole o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym i katechetycznym, w intencjach rodziców, uczniów, nauczycieli, a także pracowników troszczących się o funkcjonowanie szkoły. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Stajemy na progu nowego roku szkolnego. Pan Bóg nam daje wielki dar, dar czasu, który przeznaczony jest na nauczanie, na uczenie się. To jest wielki dar Pana Boga, że stwarzając nas na swoje podobieństwo, daje nam poznać siebie przez różne przedmioty, które się uczymy, o Jego wielkości, Jego tajemnicy, Jego mocy, wszechmocy. Za to dziękujmy. Skończyły się wakacje, może nie zawsze nasze postępowanie było właściwe. Przeprośmy Boga teraz za to, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tym duchu poznać, co jest prawe i zawsze się radować Jego pocielechą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy, co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żyli, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan wstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, potem my, żywi i pozostawieni. Wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana. I w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Oto Słowo Boże. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Wielki jest Pan, godzin wielkiej chwały. Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą. Pan zaś stworzył niebiosa. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Przed oblicze Pana, który się zbliża, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swojej prawdy. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Alleluja, alleluja, alleluja. Duch Pański spoczywa na mnie. Posłał mnie, abym ubogim z dobrą nowinę. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie, dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co się wydarzyło, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak przewielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele i wychowawcy, drodzy parafianie, którzy uczestniczycie z nami w tej mszy świętej w kościele czy w domach przez internet. Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020 i dzisiaj można by tak skrótowo skończyć, ale jeszcze
Dodam, nie tylko rok szkolny, ale i katechetyczny. Dlaczego za chwilę? Jest piękna ballada o szczęściu. Zapewne słyszeliście tą balladę. A słowa są takie. Był sobie las, zielony las, a w lesie sejm burzliwy. Bo zwierząt chór prowadził spór, co znaczy być szczęśliwym. Więc bury miś, kudłaty miś, pomedytował krótko. Szczęśliwym być, to miodek pić i mieć porządne futro. Pracować wciąż i piąć się wzwyż, bo rzekła mała mrówka, a ślimak rzekł. Mieć własny dom z garażem i ogródkiem. A polny wiatr, bo wieży świat, przyleciał z końca świata. Szczęśliwym być, to znaczy żyć, nie robić nic i latać. Zasępił się posępny sen i rzeczy zasępiony. A czy ja wiem? Szczęśliwszy ten, kto ma silniejsze szpony. Przyleciał kos i zabrał głos i rzekł niewiele myśląc, szczęśliwym być, to z losu drwić i gwizdać na to wszystko. Aż nagle ktoś na pomysł wpadł wśród sporów i dociekań, a może by, a może tam, zapytać się człowieka. I właśnie tu, aż mówić wstyd, skończyła się ballada, bo człowiek siadł, w zadumę wpadł i nic nie odpowiada. Dlaczego człowiek nie odpowiada od razu, tylko musi pomyśleć? Też jeszcze chwilkę i poszukamy odpowiedzi na te rodzące się pytania. Najstarsi uczniowie, to znaczy klasa 7, 8, przygotowują się do wierzmowania. 7 to jest dalsze przygotowanie, a 8 to już bliższe, bezpośrednie przygotowanie. Uczyć się będą o darach Ducha Świętego, jakie otrzymają w sakramencie wierzmowania. Pan dzieli się z człowiekiem tymi darami. Najpierw daje cnoty wiary, wiary, nadziei, miłości, a przez dary Ducha dopełnia te cnoty, aby każdy mógł nimi żyć, a więc mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Zobaczcie, kochani, jak człowiek jest bardzo złożony w istnieniu. Ile talentów, ile darów potrzeba, uważaj teraz, żeby mógł funkcjonować. Dar mądrości potrzebny mu jest, żeby uznać Pana Boga, że Bóg jest miłością, że nas kocha. To jest podstawa. Dar rozumu, żeby rozumieć prawdy wiary. Codziennie odmawiamy, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Ale nie zawsze je rozumiemy. I właśnie dar rozumu jest nam potrzebny, żeby te tajemnice wielkie zrozumieć. Dar rady, żeby podjąć właściwą decyzję. Czy iść dzisiaj na mszę świętą, czy nie pójść na mszę świętą. O właściwą decyzję trzeba było podjąć, wstać wcześniej, prawda? Dar męstwa, ażeby
bronić wartości. Wczoraj, kto był na mszy świętej, to mówiłem o Goliacie. Przewyższał wszystkich. Nie było mocniejszego nad niego. I zaczął wyśmiewać się z Pana Boga. I usłyszał to chłopiec, który pasał owce, jak on bluźni przeciwko Bogu i mówi, ja pójdę do niego i będę z nim prowadził walkę. Wziął proce, jeden kamień starczył i zwyciężył tego olbrzyma. Bronił godności swojej, narodu całego, który wierzył w Boga, z którego ten Goliat się wyśmiewał. Trzeba umieć bronić wartości. Dar umiejętności jest potrzebny, ażeby człowiek Pana Boga w świecie poznawał. Kiedyś w klasie któraś uczennica czy uczeń mówi, a ja Pana Boga nie widzę. A ja mówię, a weź przynieś ten kwiatuszek, który stoi na oknie. Popatrz, jakie ma czerwone kwiatuszki piękne. A z czego one wyrastają? Ano, z ziemi. No to weź garść ziemi i ulew taki ładny kwiatuszek i takie zielone listki i żeby były korzonki i żeby te korzonki przekazywały wodę i soki i kolor wybrały z tego kwiatu, z tej ziemi, z tej garści. A! To się nie da. Ano, nie da się. Dla człowieka się nie da. Dla Pana Boga się da. I widzisz, tu jest Pan. On jest wszechmocny. Ze stworzenia można poznać Pana Boga. A więc dar umiejętności, dar pobożności. Popatrz tam na ten obraz. Jezu, jak tam dalej pisze? Jezu. No widać stamtąd, nie widać ten napis? Jezu, bo ja sam widzę. Ufał. To na głos przeczytamy. 3, 4. A na Jezu ufam w Tobie. Żebyśmy Panu Bogu ufali. Jak Pan Bóg coś obiecuje, jak daje nam łaski, to będzie zawsze z nami. I trzeba zaufać Panu Bogu. I z tą ufnością żyć na co dzień, to jest nam wtedy łatwiej. Jak przychodzą jakieś trudności, przeciwności, dar pobożności. Dar bojaźni Bożej. Żeby doskonalić relacje z Bogiem i ludźmi. I znowu przypatrzmy się na obraz, czy na figurę Matki Bożej, bo ona umiała pięknie odczytywać wolę Bożą. I w radościach, jak się Pan Jezus urodził, tam jest Matka Boża nieustającej pomocy pokazana. I jak stała pod krzyżem, umiała odczytać wolę Bożą i w radościach, i w cierpieniach. A potem została wzięta do nieba. Patrzcie na życiorysy świętych. Macie tu błogosławioną Karolinę. Święci umieli odczytywać wolę Bożą. Dlatego zapoznajcie życiorysy świętych. Właśnie dar bojaźni Bożej się kształtuje na ich przykładach. Każdy człowiek nie tylko potrzebuje wartości materialnych, tak jak te ptaszki czy zwierzątka z tej ballady, dlatego przeczytałem na początku, o ptaszek czy zwierzątko niewiele potrzebuje. Ono nie ma rozumu, ono nie zna, to jest Pan Bóg. Ono nie musi decydować, co jest dobre, co złe. Człowiek jest taką istotą doskonalszą. Na wzór Pana Boga. O właśnie, odpowiadam na to pytanie pierwsze. U ptaszków było bardzo łatwo, prawda, powiedzieć, kiedy są szczęśliwi. U człowieka już jest trudniej. Bo człowiek potrzebuje nie tylko wartości materialnych, ale także wartości duchowych. Bo ma duszę nieśmiertelną. Był taki czas, po II wojnie światowej, jeszcze mamy tutaj dekorację z wczorajszego dnia, widzisz? Po II wojnie światowej, że w rządzie,
któremu podlegała szkoła wówczas, byli ludzie, którzy nie wierzyli w Pana Boga i nie wierzyli, że człowiek ma duszę nieśmiertelną. I co zrobili? A wyrzucili religię ze szkoły. Bo jak człowiek nie ma duszy, jak Pana Boga nie ma, to po co będziemy uczyć dzieci o Panu Bogu, jak Go nie ma? Tak rozumowali, ale byli mądrzy rodzice. I powiedzieli, nasze dzieci będą uczone religii. Nie daliście sali w szkole, to my dajemy w domu u nas. I tak dzieci chodziły do prywatnych domów. Ksiądz przyjeżdżał na katechezę i tam była sala, i tam były ławki, i tam ksiądz uczył religii. Ja uczyłem przez wiele lat w ten sposób religii. W domach, tak, w pierwszych latach kapłaństwa. A potem przywrócono naukę religii w szkołach, no, bo widzieli, że sobie nie poradzą z wychowaniem dzieci bez Pana Boga. Stąd to różnorodne rozróżnienie na rok szkolny i katechetyczny. O! Uczy się w szkole o tym, co Pan Bóg stworzył, a na religii o tym, co potrzebuje duch i dusza. Bo przedmioty szkolne nie mówią o duszy ludzkiej. Mówią o doświadczeniach, o tym, co się widzi, co się zważy, co się zmierzy. To jest wymiar materialnych wartości. A duchowe mówiliśmy tutaj, choćby przy tych darach Ducha Świętego. Pięknie o tej rzeczywistości materialnej, doczesnej, związanej z ziemskim życiem i naszym życiem wiecznym mówi modlitwa, którą się modlimy do Ducha Świętego na rozpoczęcie lekcji, katechezy. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Powtórzmy jeszcze raz, wszyscy. Duchu Święty, który i umysły nasze dodaj, aby ta nauka dla nas pożytkiem doczesnym. Widzicie, doczesny skutek, bardzo ważny, żeby się dobrze uczyć, o, bo wtedy człowiek rozwija swoje zdolności, współpracuje z Bogiem i wieczny, żeby był świętym, żeby wiedział, co jest dobro, żeby wybierał to, co dobro. Jak ja chodziłem do szkoły, to na każdej lekcji był dzwonek, szło się na przerwę, wracało się do sali, rozpoczynała się następna lekcja w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen, Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. I odmawialiśmy tą modlitwę na każdej lekcji. I tak myśmy sobie przypominali, po co jesteśmy w szkole. I dzisiaj, kochani, też wam nikt nie zabrania odmawiać tej modlitwy. Możemy się modlić tak samo. Dlatego tą prośbą o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym rozpoczynamy nauczanie i zdobywanie wiedzy. Pamiętajmy o naszym ostatecznym powołaniu, o czym nam dzisiaj przypomniał święty Paweł. Uwaga, bo czytam te słowa z pierwszego czytania, czy jeszcze pamiętacie. Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, poprzez chrzest, prawda? Nasze grzechy złożyliśmy w sercu Jezusa,
umarliśmy dla grzechu, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. My też zmartwychwstaniemy tak jak Pan Jezus. Tylko żeby pięknie żyć, wykorzystać ten czas, jaki nam Pan daje dla dobra doczesnego i wiecznego. Amen. Bogu, który łaskawie wsłuchuje się w wołanie oddanych Mu całym sercem, przedstawmy intencje naszej wspólnej modlitwy. Modlmy się za Kościół, aby skutecznie prowadził ludzi do poznania osoby i nauki Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Modlmy się za rozpoczynający nowy rok szkolny, katechetyczny, aby czas nauki wykorzystali ku wzrastaniu w mądrości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby przykładem własnego życia pomagali swoim podopiecznym kształtować dojrzałe człowieczeństwo. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi żyjących z daleką od Pana Boga, aby otworzyli swoje serca na dar przemiany życia według zasad Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili pełnego udziału w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy w każdej okoliczności życia wybierali Pana Boga i Jego przykazania. Ciebie prosimy. Wdzięczni za dary Twojej miłości, pragniemy, Panie, śpiewać Twemu imieniu pieśń uwielbienia i chwały przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Obiecanego Ducha Świętego.
Dlatego teraz i na wieki z wszystkimi chórami aniołów wysławiamy Ciebie, wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, ze świętą Kingą, z błogosławioną Karoliną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie dana i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Obdarz nasz czas pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
się. Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przeniknie nasze serca i użyźni rozum swojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Modlitwa w intencji synodu. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, zgromadzeni we wspólnocie Tarnowskiego Kościoła, pragniemy owocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem Powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko diecezji tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, Święci Świeradzie i Benedykcie, Święta Kingo, wszyscy święci i błogosławieni w diecezji tarnowskiej, Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skubę dusz ludzkich krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Jeszcze, kochani, najważniejsze terminy w tym tygodniu. Spowiedź będzie w środę, bo nie wszyscy dali radę wyspowiadać się, jeszcze na wyjazdach byli, jak była spowiedź w piątek miniony. To jest środa. W czwartek przypada rocznica śmierci księdza Stanisława Muchy. Niektórzy już go nie pamiętają z was, ale on tutaj był pierwszym proboszczem i co roku idziemy po mszy świętej pomodlić się tam u jego grobu, żeby was nie brakło. Tak samo wszyscy ministranci, dziewczęca służba maryjna, w strojach przychodźcie tak z tą poduszką DSM, żeby się wybrało. Zróbmy to pięknie. W piątek jest pierwszy piątek miesiąca. Jesteśmy wszyscy. Jak ktoś pierwsze piątki obchodzi, to nie wystarczy być u spowiedzi w środę i komunię przyjąć, tylko trzeba być w piątek do komunii. Wyspowiadać się można wcześniej. I w sobotę planujemy pielgrzymkę do Zabawy. Pieszo. Albo na rowerach, albo samochodami rodzice, jak was zawiedzą. Ale wszyscy, którzy się wybierają, żeby się zapisać w zakrystii, kto jedzie, żebym ja wiedział. Jeżeli byliby rowerzyści, to musimy zamówić kogoś ze starszych, kto by was poprowadził i wziął odpowiedzialność za was na trasie. To jest ważne. A więc taka sprawa. Tak myślę, może by się tak udało, żeby do Brzeźnicy podwieźć, rodzice by was podwieźli tam na ten przystanek i stamtąd byśmy dopiero ruszyli pieszą pielgrzymką. Bo widzę, że w tamtym roku niektórzy zasłabli w trasie, że to było za daleko. A tyle, myślę, byśmy zrobili, tylko żeby byli rodzice, podwiozą was, ruszamy stamtąd, z tego przystanku, który tam jest w lesie. To tyle ogłoszeń, a teraz przyjmijmy błogosławieństwo Boże. Pan z wami. Bóg Wszechmogący niech was błogosławi i prowadzi w nowym roku szkolnym, abyście we wszystkim umieli dostrzegać Jego mądrość
a przez pilną naukę dobrze przygotowali się do pełnienia swojego powołania życiowego. Amen. Jezus Chrystus, Syn Boży i Nauczyciel nasz jedyny, niech oświeca was swoim słowem, abyście w nowym roku katechetycznym podążali za Nim i abyście wzrastali w Jego przyjaźni i miłości. Amen. Duch Święty, który od chwili chrztu stale was prowadzi, niech udzieli wam męstwa i wytrwałości, abyście słowem i przykładem pociągali innych do Chrystusa. Wszystkich tu obecnych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I całym sercem. O błogosław Jezu drogi, tym, co serce Twe kochają, niechaj starte zęby drogi, ma wiek wieków posiadają, niechaj starte będzie pochwalony przenajświętszy sakrament.